Widzowie, sorry, że tak przerwam, ale przed przejściem do materiału to mam to podzielone na trzy części. Nudną część mówione wszystko, co inne osoby robiły na Minecrafcie, na live'ach, na odcinkach, co nie mają zbudowane wszystko. I oczywiście mój part, w którym ja gadam i ten jest na końcu, w którym ja pokazuję, co ja zrobiłem, etc., etc., etc. Więc jest nudny part w tym całym kawałku materiału, ale co ciekawe na początku i na końcu, bo tysiąc nit trzeba wszystkich ująć, widzowie, więc starałem się wszystkich ująć jak najbardziej tylko mogłem. Przepraszam za błędy w nagraniu, cokolwiek co tam mówiłem, gadałem. Przepraszam za to i już przejdźmy po prostu do materiału. Widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawiam wam robienie tutaj 1000 dni Minecraft, DMCraft, sezon, który pojawił się niedawno na tym kanale. Tu jest mój domek, w którym był moim domkiem, moim pierwszym, który zbudowałem. Tablica generatorów też jest, którą widzieliście na live. I tutaj mamy moją farmę. Mała, zgrabna, ale sprawna. Dużo da jedzenia. Dwa staki chleba chyba co zebranie. Nawet dobrze, powiem wam, jak to taką małą farmę. Dużo marchewek się z niej zbiera. I na ten moment to wszystko z mojego starego domku, bo przechodzimy do Simanego. Simane ma farmę szkieletów na dole i expa przy okazji też dla innych graczy, za którą bardzo dziękuję Simanowi. Oprócz tego ma jeszcze magazyn, u góry ma no górę, którą się nie mogę nawet w footage pokazać, bo oczywiście replay mocze ściął i tylko to, że wyrenderowało, co teraz widzicie, wreszcie go zgliczowała dziwnie. Oprócz tego tu są mosty Aimatsu, który zbudował mosty do mnie i jeszcze jeden tutaj przy Zendi domku, po który widzicie teraz za chwilę tam za tym zasłania Zendi domek, ten most. Ten most bardzo ułatwił mi chodzenie tutaj i do mojego domku z powrotem. Drogi są pięknie zrobione. Mam nadzieję, że ma coś w tym kierunku dalej rozwinie, zacznie tu budować, bo to naprawdę pięknie buduje. Jak chodzi o mosty, ja bym zrobił prawdopodobnie jeszcze bardziej ciekawiej, z daszkiem jakimś, ale wiesz, Matsu, na ten moment bardzo dobrze, bo mamy mało surowców. On jest chyba jedyny, który ma ten serwerze domek oprócz mnie. Tak, by the way, więc jakbyście jeszcze, by the way, proszę was, widzowie, zostawcie subskrypcji na moim kanale, bo jak tutaj mam w planach dobyć w następnych tygodniach 300 subskrypcji, bo super naprawdę dobić 300. Mam nadzieję, że dobijemy 1000, bo chciałbym z przyjemnością was powiadomić, co będziemy robić na następnych odcinkach, jak wygląda i montaż, bo bym wam tutaj mówił, jak daleko jestem z montażem co jakiś czas. Dało wotować, jakie odcinki chcecie, z czego chcecie odcinki, ale tego wszystkiego nie mogę zrobić niestety, bo niestety nie mam 1000 subskrypcji, więc jakbyś był tą jedną osobą, która by subskrybowała ten kanał, to bym był jedną osobę bliżej do bicia 1000 subskrypcji na moim kanale. I byś był jednym z takich OGs, który dostał taką rangę na moim Discordzie, na którego też serdecznie zapraszam. Oprócz tego tutaj mamy rezydencję, której są obrady i temu tempu, jak gracze mają jakąś kłótnię. Na przykład to Zendi tutaj się kłócił z Imatsu i sprawa dalej trwa. Tu jest tom Imatsu, który jest jeden z trzech tomów na tym serwerze. Na ten moment dużo ludzi nie budowało zbytnio domów. Zend jeszcze nie ma chyba. Simany w trakcie. I Matsu ma jeden dom, a dwa należą do mnie. Mógłbym jeden, w sumie chciałbym jeden sprzedać za tam staka, bo dwa staki diamentów. Więc ten, jakby ktoś chciał. Jeden jest do wykupienia. Nie teren, tylko domek, sam domek. Oprócz tego tutaj mamy dolny magazyn i Matsa, który zawiera magazyn. Oprócz magazynu zawiera portal, którego nie mogę na tym miejscu pokazać. Zawiera wyjście na dwór z jednej strony. Zawiera farbę lawy. Obok drewna to jest niebezpieczny, Matsu. Wiem, że nie jest obok, ale wiesz, tak po prostu do materiału powiem to. Oprócz tego, że mamy taki piękny magazyn, to chyba jeszcze coś zbudował. Nie pamiętam co. Przypomnij, Matsu, na live'ie albo na odcinku, kiedy będziemy czas. Tutaj widzicie to piękne wyjście, więcej mi się nie dało z niego unieść, bo za chwilę mnie w prawy prog pociągnie, nie wiem dlaczego, i będziecie widzieć tylko pustą ścianę, zamiast, tak jak zaprogramowałem, żeby prosto poszło, a nie poszło, więc proszę zostawcie lajka, bo próbowałem jak najwięcej materiału uratować, jak się tylko dało, bo replay mod stwierdził, że to mi utrudni rozgrywkę. Oprócz tego to wszystko widzicie z góry, bo
tutaj koper nie pozwala wejść na swojego na swój teren, więc stwierdziłem, że i tak wejdę, ale w sposób drona, więc nie weszłem tak jakby na jego teren. Widzicie jakąś dziwną statuetkę, cokolwiek to jest, nie wiem. I to wszystko. Przejdźmy do dalszego materiału. Widzowie, oczywiście, sorry, że wam tak przeszkadzam w tym momencie, ale oczywiście mała rzecz, jak chodzi o rzeczy, które się działy na live. Więc pierwsze, mamy litrę! Mamy litrę, widzowie. Wszystko już wymaksowane. Jakbyście nie wiedzieli, tutaj macie wszystko wymaksowane. Prawie. Starczy się, nie? Mamy ścianę donatorów. Do ściany donatorów doszło dużo osób. Jak wy ten odcinek oglądacie, to jestem tak daleko z budową mojego domku. Tutaj będzie jeziorko. Jeśli jeziorko jest w pracy, to zejdzie stąd. Tutaj, widzowie, jest farma. Bardzo konkretna. Tutaj wszystko, co zostało mi zdobyć z tego. Oczywiście, żeby nie było, to farma donatorów wygląda... farma. Liczba donatorów wygląda bezimienny, 1 zł. Fazji, nie wiem ile ty wpłaciłeś, ale zostałeś specjalnym farmą tutaj Delta. I... tutaj Mr. Bariaczek. Tu jest stara farma, stara chata, pusta cała. Co się dzieje u innych, widzowie, chcieliby wiedzieć. Mogę wam pokazać rzeczy, które nie mogłem pokazać przez replay moda, który mi nie pozwolił. Więc numer 1, schodzimy tutaj na dół. Pięknie zrobiona. Oczywiście można pięknie sobie expić. I koszty farmią się do Steamanego, więc no nie ma nic przeciwko, jak sobie farmię na przykład itemki teraz, cokolwiek innego w tym kierunku. On jest całkiem szczęśliwy, bo będę miał kości. To jest bardzo miłe z jego strony. To tutaj będzie jakaś dróżkę zrobił Macy, bo on chciał zrobić na swoim lawie jakąś dróżkę, więc on tu porobi dróżki. A jak na ten moment, to mamy bardzo dużo terenu do gospodarowania, więc ja planuję w najbliższym czasie tą wyspę całą obrobić. Czekaj, to wyspa czy dodaję się teren? Tak, tą całą wyspę chcę wygładzić, wyrobić i tu zbudować duży zamek, więc tam jest na zamek. Tutaj całe wybrzeże chcę zrobić porządnie. To wybrzeże też jakoś porządnie zrobić, jakiś mostik, tu będzie most stał, widzowie, do miasta, do wejścia do miasta, do zamku. Więc kto by pytał, mam duży projekt, w tym momencie tutaj będę mieszkał, tam będzie gigantyczna willa, więc ja zbieram projekt na surowce. Bo wyobraźcie sobie, budowałem tą chatę, tak? Zbierałem za dużo surowcy. I z tych wszystkich surowców, których było za dużo na ten dom, zbudowałem tą willę, która jest dwa razy większa z pojemności. Więc widzowie, ja się strasznie cieszę, że tak to wyszło na ten moment. Odcinek trochę krótki, ale bardziej dopracowany. Może się do niego dorzucę, jak coś się dorzuciłem, oprócz tego jest materiał, oprócz tego co teraz mówię, to... no wiecie, to się dorzuciłem. A jak na ten moment, to widzowie, ja się bardzo z wami dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie, dajcie tytanowego subskrypcję. Nie zapomnijcie z dzwonkiem, bo inaczej nie będziecie dostawać powiadomień z live'em. A jak na ten moment, to wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do usłyszenia w następnym materiale i elo!